Dzień dobry. Serdecznie witam w Instytucie Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, placówce naukowej powstałej w 1933 roku. Od początku naszego istnienia prowadzimy badania roślin drzewiastych, a także upowszechniamy wiedzę o nich. Nasze badania obejmują dwie dyscypliny naukowe – nauki leśne i nauki biologiczne. Zapraszam do wysłuchania serii krótkich wykładów przygotowanych przez naszych pracowników w ramach projektu pod tytułem Klimat na bioróżnorodność. Dzisiejszy wykład wygłosi pan profesor Marian Giertych z Zakładu Związków Symbiotycznych. Z wykładu dowiemy się, jakie gatunki wchodzą w interakcję z dębami i dlaczego dęby możemy nazwać lokalnymi centrami różnorodności biologicznej. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Chciałbym przywitać wszystkich, którzy chcą wysłuchać mojej krótkiej opowieści o bogactwie organizmów związanych z jednym z najbardziej rozpoznawanych gatunków drzew, jakim jest dąb. Zanim zacznę jednak moje wystąpienie, chciałbym wyjaśnić pojęcie, które użyłem w tytule, czyli pojęcie hotspot. Otóż nazwa ta jest rozpowszechniana w problematyce nowoczesnych technologii jako miejsce, gdzie można podłączyć się do darmowej sieci internet, najczęściej za pomocą łącza Wi-Fi. W geologii hotspot to miejsce wulkaniczne, które jest anomalnie gorące w porównaniu z płaszczem Ziemi. Przykładem jest słynny amerykański park Yellowstone. Hotspot biologii to miejsce cechujące się dużą różnorodnością biologiczną. Wróćmy jednak do tematu wystąpienia, jakim są dęby. Dąb, rodzaj Quercus, do którego zaliczanych jest ponad 600 gatunków żyjących głównie na półkuli północnej Ziemi. Systematyka dzieli ten rodzaj na dwa podrodzaje, w których wyróżniono łącznie 8 sekcji. Dęby mogą przybierać bardzo różne formy życiowe. Są to często samotnie rosnące drzewa, takie długowieczne znamy jako pomniki przyrody. Drzewa potrafią te dożywać do 800 nawet lat, jak słynny dąb Bolesław, czy nieco młodszy dąb Bartek. Często rosną też w zwartych drzewostanach gospodarczych. Wówczas takie lasy nazywamy dąbrowami. Mogą też być to niewielkie krzewy. W naszych realiach w Polsce tego nie spotkamy, natomiast na kontynencie amerykańskim rośnie gatunek krzewu z tego rodzaju i właściwie po krótkim spojrzeniu nie możemy łatwo się domyślić, że jest to dąb. Dopiero jak przyjrzymy się owocom, czyli żołędziom, wówczas rozpoznajemy, że jest to rodzaj dąb. W Polsce mamy 3 rodzime gatunki dębów. Dąb szypułkowy, dąb bezszypułkowy i dąb omszony, który rośnie tylko w jednym miejscu, w rezerwacie Bielinek nad Odrą i tak naprawdę jest podejrzenie, że jest to gatunek, który do nas tutaj zawędrował z południa Europy. Opowieść o organizmach żyjących na dębach chciałbym rozpocząć od korzeni. Korzenie dębów są bardzo bogatą bazą pokarmową dla wielu gatunków owadów. Spotkamy tam pędraki, chlabąszcza majowego, groźnego szkodnika szkółek leśnych czy upraw. Spotkamy tam również galasy korzenicy dąbowej. To zdjęcie, które tutaj w centralnej części jest pokazane, dotyczy galasów tego samego gatunku, ale tworzonych na pąkach dębów. Jest to gatunek, który ma 2 pokolenia. Jedno pokolenie płciowe tworzy galasy na korzeniach, a pokolenie bezpłciowe tworzy wielokomorowe galasy na pąkach dębów. Na korzeniach dębów żyją również larwy komarnicy błotnicy. Każdy z tych zaprezentowanych tutaj gatunków należy do innego rzędu owadów. Chrabąszcze to koleoptera, czyli chrząszcze, korzenica to rodzina galasów kowate, czyli rząd błonkówki, hymenoptera. Komarnica błotnica to komarnice należąca do rzędu muchówek, czyli
Diptera. Mówiąc o korzeniach, nie sposób powiedzieć o związkach mykoryzowych z grzybami. Tych symbiontów mykoryzowych z rodzimymi gatunkami dębów znaleziono przynajmniej 28 rodzajów grzybów związanych z korzeniami dębów. Spotkać możemy gatunki takie jak borowik szlachetny, bardzo pożądany przez grzybiarzy. Możemy również spotkać najbardziej trujący grzyb naszych lasów, muchomor sromotnikowy, który jest związany również z dębami. No i trufle to są gatunki grzybów bardzo pożądane w kuchni. W Polsce takich gatunków wykorzystywanych jako kulinarne nie znajdziemy, natomiast na południu Europy jak najbardziej z wieloma południowymi gatunkami dębów są trufle, które są wykorzystywane w kuchni jako przyprawa. Oprócz korzeni oczywiście możemy spotkać wiele organizmów na drewnie. W drewnie dębów drążą swoje chodniki larwy chrząszczy, błąkówek czy motyli. I tu mamy kilku przedstawicieli: kołatek pstry, bucz dębowiec czy trociniarka czerwica. Podobnym środowiskiem jest zmruszałe drewno dębów, w którym żerują bardzo ciekawe i często chronione gatunki owadów, jelonek rogacz, koziorog dębosz czy dąbrowiec samotny. Zupełnie inną niszą są gatunki ambrozyjne. To są owady, które nie żerują na drewnie, ale żerują na grzybach, które są hodowane niejako w chodnikach wygryzionych przez larwy tych owadów. I tu też również kilku przedstawicieli: rytel pospolity, wyrynnik dębowiec czy rozwiertek nieparek. Zostawmy na chwilę drewno i przejdźmy do kolejnej niszy, jaką tworzą pędy. One również znajdą swoich amatorów. Wiele gatunków owadów korzysta z pędów. Przykłady: misecznik dębowy, miodownica dębówka, jak nazwa mówi, miodownica, mszyca, która wytwarza spadź, i korzystają również z tej spadzi widoczne na tym zdjęciu oprócz mszyc mrówki. I gatunek rośliny pasożytniczej, gązewnik europejski, to gatunek spokrewniony z jemiołą. Jak na razie w Polsce nie ma jednoznacznie potwierdzonych stwierdzeń tego gatunku, ale jest on już stwierdzany na Słowacji wraz z postępującym ociepleniem klimatu, którego się spodziewamy. Możemy się również spodziewać, że gązewnik zostanie stwierdzany w naszych lasach, na naszych dębach. Każdy pęd jest zakończony pąkiem i na pąkach również znajdziemy wiele gatunków owadów. Jest to bardzo atrakcyjny pokarm. Tu kilku przedstawicieli: skoczonos dębowiec, obrysk szkółkowiec czy gatunek tworzący galasy, letyniec szysznica. Największe bogactwo gatunkowe owadów spotkamy na liściach dębów. Jest tutaj kilku przedstawicieli: wujka zieloneczka, podryj dębowiec czy brudnica nieparka, która była przedmiotem moich długoletnich badań, w trakcie których wykazano, że gatunek ten wybitnie ciepłolubny i w kontekście potencjalnych zmian klimatu możemy się spodziewać, że brudnica nieparka będzie poszerzała swój zasięg. Jest to gatunek żyjący nie tylko na dębach, ale również na wielu innych gatunkach liściastych, w związku z czym możemy się spodziewać częstszych inwazji tego gatunku. Bardzo ciekawą grupą gatunków żyjących na liściach są gatunki tworzące miny, czyli larwy ukryte w liściach. Tu również kilku przedstawicieli: skoczonos dębowiec, którego chrząszcze, czyli dorosłe osobniki, żerują na pąkach, a larwy wygryzają tak zwane miny
w liściach. Każdy gatunek ma swoją charakterystyczny wygląd miny. W Polsce stwierdzono ponad 40 gatunków owadów występujących w tej formie, czyli owadów minujących. Często są to monofagi, czy żerują tylko na jednym gatunku rośliny żywicielskiej. Tutaj dwóch przedstawicieli, dla których nie ma jeszcze polskiej nazwy. Należą one do rodziny kibitnikowatych, czyli Gracilaridae. To są gatunki motyli spokrewnione z naszym dobrze znanym szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. Bardzo ciekawą grupą owadów tworzących czy żyjących na dębach są gatunki tworzące galasy na liściach. I tu kilku przedstawicieli: galasówka dębianka, galasówka długobrzuszka czy rewiś numizmata. Podobnie jak to było w przypadku owadów tworzących miny, w Polsce mamy ponad 40 gatunków owadów tworzących galasy na dębach. Kolejną atrakcyjnym pokarmem dla wielu gatunków owadów są żołędzie. Żołędzie naszych dębów są atrakcyjne dla słonika żołędziowca, dla pachówki żołędzioweczki, której larwy wygryzają liścienie, zostawiając tylko pustą łupinę nasienną, czy dla letyńca żołędziowca. Jest to również gatunek tworzący galasy na żołędziach o takim nieregularnym kształcie. Gatunek, który dla swojego pełnego rozwoju potrzebuje drugiego gatunku dębu, jakim jest dąb burgundzki, Quercus ceris. Jest to gatunek południowoeuropejski, ale też coraz częściej uprawiany w parkach, ogrodach i pewnie jego naturalny zasięg również będzie się wraz z ociepleniem klimatu powiększał. Także możemy spodziewać się, że również letyniec żołędziowiec będzie takim gatunkiem, który trwale zagości w naszych dębowych lasach. Żołędzie są atrakcyjnym pokarmem również dla wielu kręgowców. Korzystają z niego dziki, ale nie tylko dziki na południu Europy. Żołędziami karmi się również specjalne odmiany trzody chlewnej i wówczas to mięso ma specyficzny smak, który możemy poznać, jedząc długo dojrzewające szynki z południa Europy. Żołędziami zainteresowane są również wiewiórki, no i sójki, które są odpowiedzialne za roznoszenie nasion, czyli żołędzi dębów. Sójka tworzy kryjówki, gdzie gromadzi swoje zapasy na zimę. Często oczywiście o nich zapomina i wówczas możemy spotkać takie siewki dębów w dużym oddaleniu od rodziny macierzystej, co zapewnia skuteczną dyspersję długodystansową nasion. Podsumowując, dąb należy uznać za drzewo długowieczne, które jest gospodarzem dostarczającym pokarmu dla całej rzeszy organizmów. Pytują na nim setki, a może tysiące gatunków owadów, wiele gatunków grzybów mikoryzowych i pasożytniczych. Na pędach pasożytuje spokrewniony z jemiołą gązewnik, a żołędzie stanowią pokarm dla wielu gatunków ssaków i ptaków i pewnie dla całej rzeszy niewymienionych tutaj w tym wystąpieniu innych organizmów. Kończąc, chciałbym podziękować autorom zdjęć za ich nieodpłatne udostępnienie. Jest to grupa przyjaciół: profesor Karolewski, profesor Chmielarz, profesor Leski, profesor Kosiński oraz twórcy strony Insektarium, którzy umożliwili mi skorzystanie ze zdjęć tam zamieszczonych, oraz autorom zdjęć zamieszczonych w otwartej platformie Pixabay i Wikipedia.